jest napisane, żeby nikt się nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie. Paweł mówi, że przeznaczenie wierzącego jest się nie chwiać. To jest przeznaczenie. Rzeczywiście człowiek, który oddał życie Jezusowi, to jest człowiek, który może funkcjonować w niezachwiany sposób. Jest dzisiaj wiele toków takich filozoficznych o tym, że przecież jesteśmy tylko ludźmi. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy tylko ludźmi. Od momentu twojego odrodzenia duchowego przestałeś być tylko człowiekiem. To się zmieniło. Nie jesteśmy tylko ludźmi. Tylko ludzie mogą się chwiać. Ale ty nie jesteś tylko człowiek. To się popularnie nazywa, że jesteś chrześcijanin. Czy chrześcijanin to nie są słowa chrzest, tylko słowa Chrystus. To Chrystusowiec. To jest człowiek, który zjednoczył się z Bogiem. Rozumiecie? Człowiek zjednoczony z Bogiem. To jest inna konstrukcja. Ale człowiek musi się z tym oswoić. Człowiek musi zrozumieć, że jego spotkanie z Bogiem wywarło wpływ na całe jego życie. Rozumiecie? Na całe jego życie. Nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Ludzie się boją, ludzie uciekają, ludzie się wycofują, ludzie się chwieją. A tak nie musi być z nami. To jest napisane, że naszym przeznaczeniem jest się nie chwiać. W ogóle. Można tak żyć. To jest możliwe. Rozumiecie? 20 lat temu poznałem Boga. I się nie chwieję. Nie chwieję się. Dlatego, że Bóg, który jest we mnie, doprowadza moje życie do miejsca, w którym mogę czerpać ze źródła mocy. Jak będziesz się dzisiaj modlił, nie módl się jak człowiek. Przestań stawać ciągle w takim miejscu, jestem tylko człowiekiem. Mam prawo się zdenerwować, mam prawo się nachlać, mam prawo się naćpać, mam prawo się wywalić gdzieś emocjonalnie. Mam do tego prawo, bo jestem tylko człowiekiem. Mam prawo być chamski, mam prawo uciekać, mam prawo się bać. Nie masz prawa. Nie masz takiego prawa. Chyba, że sobie sam je nadasz. Jak sobie nadasz to prawo, to będziesz cienki jak żyletka. I będziesz się uginał pod lada wiatrem historii. I będziesz miał usprawiedliwienie. Przecież jestem tylko człowiekiem. Człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. My jesteśmy ludźmi, których nie można zabić. My jesteśmy ludźmi, którzy przeszli nad śmiercią wielkim krokiem. My jesteśmy ludźmi, którym dano władzę nad wszechświatem. Jesteśmy takimi ludźmi. I z takiego miejsca chcę, żebyś wielbił Boga dzisiaj. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ciebie, który jesteś jedyną prawdą. Ciebie, który jesteś jedyną drogą. Ojcze, chwała Ci. Święty, potężny Boże. Błogosławieństwo nas. Ogień mojego Boga. Od Twojego Boga. Pokochana za katele, hekatele, hajla. Wezwij go imienia. Nad swoją duszą, nad ciałem, nad całym swoim życiem. Wezwij jego imienia. Szoko, to, 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 to
Thank you.
Pierwsze. My mamy szczególną atmosferę naszego domu. My jesteśmy religijni i nie przyszliśmy tutaj po to, żeby opanował nas duch sztywności. Przyszliśmy tutaj uwielbiać Jezusa. Więc zachęcam was wszystkich, abyście radośnie uwielbiali Boga. Amen.
Diable nie masz władzy nad ludźmi w imię Jezus. My teraz mówimy przestrzeń do uwielbienia Boga żywego. 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 Thank you.
krańców ziemi. A oto ten śpiesznie szybko nadejdzie. Nikt wśród nich nie jest zmęczony, a nikt się nie potyka. Nikt nie drzemie, ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach. Nie rozrywa się rzemień jego sandałów. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte. Kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan. Jego ryk jak ryk lwa i ryczy jak lwiątko. Warcząc porywa łupu i unosi, i nikt mu się nie wyrwie. I zachuczy Jahwe nad nim w owym dniu, jak huczy morze. To proroczy obraz kościoła. Setki lat przed Jezusem. Prorok miał wizję. Widział kościół. Silny, niezniszczalny, pełen mocy. Taki jesteś. Hakatosza na la majla tesali na mene. Te ošmajla hatista de la. Ode la, u to što sam ja ćeš tom vizijom. U to što sam ja ćeš tim prorodstvom. O tvoje dječinstvo. O tvoje dječinstvo. Šakata na lajena. Te kuak. Te kuak. Święty Duch. Ty, który przypominasz wszystko, co powiedział Jezus. Pływaj teraz na łupy twój ludzi. Niech się zmienia teraz przez Twoją moc.
Oni przykładali ogromną wagę do namaszczenia. Chwała Boża nie zstępuje. My podnosimy chwałę Bożą. Dary Ducha Świętego działają w Duchu Świętym. Jeśli chcemy rzeczy nadnaturalnych, a nie takich, do których się przyzwyczailiśmy i mówimy, one muszą działać. Nie muszą działać. Działa jeden dar, zawsze niezmiennie, modlitwa innymi językami. A inaczej, dary Ducha Świętego działają w Duchu Świętym. Potrzebujemy przyłożyć bardzo wysoką miarę do tego, abyśmy dbali w Kościele o namaszczenie. O namaszczenie. To my podnosimy chwałę Bożą. To my podnosimy chwałę Bożą. I nie ma tak, że wiecie, jestem najarana na perkusję, bo ja lubię być spocona w ogóle. Nie. Ja jestem świadomym człowiekiem. Ja w ogóle wiem, że to my podnosimy chwałę Bożą. Że to Kościół podnosi chwałę. I wtedy, kiedy wypowiadamy w namaszczeniu słowa, nie ma takiej opcji, żeby się rzeczy nie działy. Wtedy słowa nie odbijają się o mury, nie odkrawią śmigi, tylko trafiają do serc ludzi i zmieniają serca ludzkie. I zmieniają serca ludzkie. Oddaj Jemu cześć.
wypełniły i są dla Ciebie obciążeniem i nie mają spójności z Twoim sercem, z Twoim wewnętrznym przekonaniem i z Twoim pragnieniem, to naciśnij teraz tak zwany przycisk usuń. Usuń to. Niech to Cię nie ciąży. Zrzuć to z siebie. To nie był Bóg. Zwal to z siebie. Bądź od tego wolny. Może bardzo chciałeś, żeby to się wydarzyło. Napisałam ostatnio na stronie, że ja zostałam też poczęstowana w swoim życiu chrześcijańskim wieloma pochlebnymi proroctwami, które absolutnie nie miały nic wspólnego z Bogiem. W ogóle. Kiedy zaczęłam poznawać Boga, Jego serce, swoją tożsamość w Nim i to, że On współdziała z moimi pragnieniami, to zrozumiałam, że wiele słów, które zostały do mnie wypowiedziane, były tak zwane dobre życzenia. Ale to nie był Bóg. I one przez jakiś czas mnie ciążyły. Ale kiedy zrozumiałam, że nie jest to Bóg, nacisnęłam przycisk usuń i usunęłam. Usuń i niech to Ci nie ciąży. Przyzywa głębinę.
w tej chwili tam stawiamy straż. My stawiamy straż. Uwielbiamy Cię. My dziękujemy Tobie za nową ziemię i za zabezpieczoną ziemię. My dziękujemy Tobie za mądrość wszelkiego rodzaju, za nowe umiejętności. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Kura rabasa, kiedy rabasza, kiedy rabasa, kolor rabosu. Ojcze, my ogłaszamy realizację każdej wizji. My ogłaszamy realizację każdej wizji. Realizację każdej wizji. Realizacja każdej wizji. Marzenia i wizje, to nie rezygnuj z tego. Może zadajesz sobie pytanie, Boże, jak to się zrealizuje? W jakim czasie to się zrealizuje? Może zastanawiasz się, kiedy i w jakim momencie Bóg Ci doda narzędzi. Chcę Ci powiedzieć o pewnym człowieku, który w swojej chrześcijańskiej służbie usługiwał proroczemu zespołowi, który odegrał ważną rolę w Kościele na świecie. I kiedy zaczął się uczyć w tym kierunku, to nic nie wiedział. I odpowiadał nawet ludziom tak, jak ludzie chcieli, żeby do nich prorokował. On mówi tak, nie jestem ani prorokiem, ani synem proroka, ale wszystko, co się działo w jego życiu, szło w tym kierunku, że będzie usługiwał zespołu proroczym i dał się Bogu kształtować. Dał się kształtować Bogu. Pojawił się w jego życiu prorok, który zaczął kształtować jego życie. Bądź posłuszny i trwaj w swoim objawieniu, trwaj w swojej wizji. Nie pozwól, aby trudy codziennego dnia zgasiły Twoją wizję. Nie pozwól. Nie chcę powiedzieć, że Bóg ma plan. Bóg ma plan i ten plan jest w Tobie. Tylko nie wycofuj się. Napieraj do przodu, a zrealizuje się wszystko. Uwielbiamy Cię. Ojcze, my dziękujemy Tobie za ekspansję wizji i objawień. Często pewne rzeczy się muszą odsunąć w czasie. Czasem może upłynąć nawet kilkanaście lat od momentu objawienia do czasu realizacji. Wolność to jeszcze nie mądrość. Od momentu przyjęcia wizji może upłynąć nawet kilkanaście lat. Ważne, abyś w tym czasie rozmyślał o tym i budował strategię i zaufanie do Boga. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie za ducha mądrości i objawienia. Dziękujemy Tobie za ducha trzeźwego myślenia. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Jezus. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Bądź pewien swojej wizji. W południe tak samo jak rano. Wieczorem tak samo jak w południe. Bądź pewien swojej wizji tak samo każdego dnia, jak wychodzisz ze swojej komory. Bądź pewien swojej wizji. Bądź pewien swojego objawienia. Nie porzucaj tego. Myśl o tym. Niech to się w Tobie rozwija. Ojcze, ja teraz modlę się. Niech się rozwijają, Ojcze, wizje i objawienia. Niech to się rozwija w ludziach. Niech to się rozwija w ludziach. Niech płonie żar w ich sercach. Niech płonie żar. Niech płonie żar. Niech płonie żar. Thank you.
czym modlę się o to. Ja przekierowuję myśli ludzi z ich problemów, problemów emocjonalnych, problemów fizycznych w kierunku szerzenia Królestwa. Przekierowuję ich myśli. O czym Ty powiedziałeś, żeby najpierw szukać Królestwa Twojego, a wszystko inne będzie dodane. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, uwielbiam Ciebie za to. Ojcze, ja chcę, żeby tak ludzie myśleli. Niech tak myślą. Niech tam idą, Ojcze. Niech tam idą. Makaj, szakina, la, benera, la, hekane, sare, la, hekane, tytuale, hadise, memenere, la, la, jest osoba na tym miejscu, która chce się śmiać. I wstydzisz się. Ponieważ nie wiesz, czy w kościele się można śmiać. Jak się można śmiać w kościele? W kościele się można śmiać. Każdy tak jak potrafi. Często, aby uwolnić ducha, nie chodzi o to, aby był kolejny przyrost czegoś. Trzeba odrąbać niewłaściwe rzeczy. Odrąb niewłaściwą rzecz poprzez to, że uwolnisz śmiech. Uwolnij śmiech. Nie taki. Uwolnij śmiech. Uwolnij śmiech. Uwolnij śmiech. Ze środka, ze środka. Ze środka, od brzuszka. A takie bąbelki są. Z tych bąbelków. Stamtąd. To jest Duch Święty. To jest Duch Święty. Raz od ciebie buta, raz pijesz. To jest współpraca nowego przymierza. Od bąberka. Pozwól, niech tak to płynie. Najpierw z ciała, potem z ducha. Najpierw z ciała. Czasem jest najpierw z ducha, a czasem jest najpierw z ciała, a potem z ducha. To zależy. To jest prawda o Bogu. To jest ambiwalent. To dziwne. Pozwól na to. Pozwól sobie na to. Pozwól sobie. Wyluzuj. 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 Odwróć sobie na to. Jest zwykęca. Dobry Jezu!
co zdobyłeś ochronę. Thank you.
od różnych grzechów. Chcę, żebyś wyszedł teraz, położył na siebie ręce i moc Boża uzdolni się do tego, abyś wytrwał w tym, o czym dzisiaj zdecydowałeś. On powiedział, że jest tym, który daje chcenie i wykonanie. Jeżeli pokutujesz, odwracasz się od grzechów, od błędów, to należy ci się moc. Należy ci się, bo Jezus wywalczył to na krzyżu. Tobie należy się moc. W Królestwie Bożym nikt nie musi niczego robić o własnych siłach. Nikt niczego. Rozumiesz? Łaska jest prawem. Teraz panuje prawo łaski. Masz prawo do mocy, aby wytrwać w twoich postanowieniach, aby odeprzeć działania diabelskie zgodnie z twoją decyzją. Święty Duchu, niech twoja moc wypełnia tych ludzi. Niech wypełnia ich twoja moc. Niech wypełnia ich twoja moc. Halleluja. Halleluja. Niech wypełnia ich twoja moc. Uwielbiam cię. Wszyscy chorzy, kto choruje?
podobnej formie, jak to jest na razie słyszałem. Ktoś jeszcze nie pojednał z Bogiem, chcę, żebyś wyszedł teraz na mnie. Jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, nie powierzyłeś mu swojego życia, może wierzysz w Niego jako w istniejącego. Może wiesz, no tak, wiem, że jest Jezus. Co z tym? Stój znowu. Może wiesz o Jezusie historycznym. Może wiesz o Jezusie religijnym, ale nie poznałeś Go osobiście. Nie miałeś z Nim spotkania. Rozumiesz? To nie jest ważne, że wiesz o Nim. W tym kraju wszyscy wiedzą o Jezusie. Każdy w tym kraju wie. Na każdej mszy o tym się trąbi od lat. Mówią, że jesteśmy chrześcijańskim krajem. Nie jesteśmy chrześcijańskim krajem w ogóle. To nie jest chrześcijański kraj.
to religijno-okultystyczny kraj. Ewangelia jest prosta. Jezus umarł za grzechy ludzi, wszystkich, raz na zawsze, jeden za wszystkich. Człowiek sam się nie mógł zbawić, nie mógł stać się dobrym, bo i tak był martwy duchowo. Dlatego Jezus umarł za ludzi. I dzisiaj jest bardzo prosta droga do nieba. Trzeba uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł właśnie za twoje grzechy. Wszystkie. Trzeba uwierzyć, że On wstał z martwych w ciele i uznać Go Panem swojego życia. Do tej pory Panem było twoje ego. Ale od dzisiejszego dnia to się zmienia. Do nieba idą ci, którzy uznali Jezusa za Pana i Zbawiciela. Pomódlcie się ze mną razem. Powiedzcie tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełniaj ich teraz. Wypełniaj ich Twoją obecnością. Wypełniaj ich Twoją siłą. Wypełniaj ich. Alleluja. Alleluja. Ogłaszamy w imieniu Jezusa. Nad tymi ludźmi śmierć już nie panuje. Ogłaszamy są obywatelami nieba. Zbawienie jest początkiem. Przyjęcie Jezusa jest początkiem. Od tego momentu zaczyna się chodzenie z Bogiem. 20 lat temu oddałem życie Jezusowi. I od tamtej pory z Nim chodzę. Żyję z Nim. Zmienił całe moje życie. A tak naprawdę sam je zmieniłem, słuchając Jego słów. Oto jest prawda o Bogu. Jeżeli mi się udało, udaje się, może się udać każdemu. 20 lat temu siedziałem w więzieniu. Byłem zawodowym przestępcą, dealerem narkotyków. Byłem mordercą. Zabiłem człowieka. Wiele rzeczy w moim życiu było strasznych, ale skoro mi się udało 20 lat temu, może się udać każdemu. Można chodzić z Bogiem na tym chorym świecie. Można nie wchodzić w kompromisy. Można trzymać diabła pod nogą. Można być zdrowym. Można mieć pieniądze. Rozumiecie? To wszystko może być. Można mieć szczęśliwą rodzinę, szczęśliwy dom. Można w mocy Ducha Świętego szerzyć królestwo. Można się nie rozmyć w tym systemie religii. Można. Można żyć we wspólnocie Kościoła. Można mieć nowy dom. Można. A potem idzie się do nieba. Oto życie chrześcijanina. Rozumiesz? To proste życie. Można. Chcę, żebyście o tym myśleli.